Witajcie, tutaj Zygi z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, tuż na północ od San Antonio. O pogodzie dawno nie było, dziś dwa słowa. No, temperatura wraca do takiej już wczesnej teksaskiej wiosny. W ciągu dnia było 17 stopni Celsjusza, w nocy 3 stopnie powyżej zera. Jest przyjemnie. Temperatura ma się poprawić, chociaż ma jeszcze być kilka dni bliskich zera w nocy i spadających do 10-12 w ciągu dnia. Ale damy radę. Dobrze, moi drodzy. Wczorajszy porannik, ja sobie dzisiejszy sobie przygotowałem, mam go znów napisane, bo ja tak lubię, że kiedy mam jakieś przemyślenia, to lubię to napisać, więc wybaczcie mi, że poszeleszczę. Wczorajszy porannik wywołał spore poruszenie. Powiem wam, że jak drożdże w cieście, nie tylko w komentarzach, ale i w napisanych do mnie e-mailach. Przyznam szczerze, że spodziewałem się takiego odzewu i się nie zawiodłem. Wiedziałem, że temat jest na czasie, dla wielu bolesny, dla niektórych trudny, a dla niektórych oczywisty. Przyznam też, kochani, że jeszcze nigdy nie odpisałem na taką ilość e-maili jak wczoraj. Ale to dobrze. To tylko dobrze. Ja muszę powiedzieć tak, kochani, to fajnie, że się porusza i że się czujecie poruszeni, bo nie żyją tylko ci, których już nic nie porusza. Przypomnę, że zastanawiałem się nad postawą pewnego rodzaju oczekiwania, że niektóre rzeczy czy usługi od pewnych osób, bo nie od wszystkich, powinny być darmowe. Dziękuję wam za ten bardzo duży odzew i pewnie jeszcze kiedyś do tego tematu wrócę i poświęcę mu cały poranik. Ja na końcu tego poranika króciuteńko tylko jeszcze się odniosę. Kochani, ale chcę dzisiaj porozmawiać o optymizmie. O optymizmie, który jest nam niezbędny. Optymizm jest nam potrzebny, kochani, jak tlen do oddychania. Gdyby w naszych przodkach nie było optymizmu, kiedy znajdowali się w ekstremalnie trudnych sytuacjach, jak na przykład II wojna światowa, to nas już tutaj by nie było. Energia optymizmu jest tą, która nie tylko pozwala nam przeżyć, ale to ona jest tym wyzwalaczem, który pozwala nam dostrzegać rozwiązania w tych trudnych sytuacjach i wyjścia z tych trudnych sytuacji. Tego nie powoduje pesymizm, tylko optymizm. Czujemy też, że teraz żyjemy w takich trudnych czasach, aczkolwiek nie chcę ich przyrównywać do ekstremalnych, jak chociażby Hiroshimy II wojny światowej, czy wielu kataklizmów, czy wojen, które w naszej historii były nieustanne. Zanim jednak wrócę do optymizmu, będę o tym mówił, to mała dygresja. Chciałbym się zatrzymać na tym, czym jest duchowość, bo ta nierozłącznie jest związana z dostrzeganiem rzeczy optymistycznymi. Duchowość to też aktywność. Bo, moi drodzy, nie wystarczy tylko dostrzegać i stwierdzać, że pewne rzeczy w naszym społeczeństwie i w naszym świecie mocno nie grają. Mamy wielu takich ludzi, którzy dostrzegają to i z pasją kopiują, wklejają i posyłają innym. A i na tym się kończy. Ale przez to zmiany się nie dokonają i warunki wokół nas się nie zmienią. To nie znaczy, że nie trzeba dostrzegać. Natomiast potem trzeba zrobić krok drugi. Aktywna dusza poszukuje, co może zmienić w swoim życiu. A ty jesteś buntownikiem i chcesz zmieniać i wiesz,
że musisz to zrobić, ale z wielką uwagą, by nikogo nie zranić i nie zrobić mu krzywdy. Ale wiesz, że musisz działać. Nie ma wymówek, kochani. Wtedy też twoja duchowość może zacząć się ujawniać w tobie i być pożyteczna dla ciebie i dla twoich współbraci, dla twojego otoczenia. Jeśli już wiesz, co masz robić, to po prostu zrób to. I nie czekaj. I nie miej wymówek, że nie mam czasu. Na przykład chcesz napisać książkę dla dzieci, bo cię poruszyło. Siadaj i pisz. I nie martw się tym, że ktoś cię zhejtuje, bo tą książkę sprzedajesz. Jesteś wojownikiem światła. Żyjesz w tym świecie, stosujesz się do jego reguł, ale walczysz. Chcesz stworzyć leśną szkołę? Słyszałem o takim pomyśle. Zrób to. Poproś innych o pomoc i działaj. Nie czekaj. Chcesz stworzyć bibliotekę nasion? Też słyszałem o takim pomyśle. Nie ociągaj się. Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo nasiona dziś są modyfikowane w taki sposób, aby na drugi rok te rośliny nie wydały już plonów. Zacznij i rób coś. Duchowość to nie jest siedzenie na otomanie i marzenie o tym, czego byś chciał i jak to będzie pięknie, kiedy już to będzie. Zawsze potrzeba pionierów, którzy przetrą ścieżki, myślą samodzielnie, nie boją się niepowodzeń i wyzwań. Czasem mocno się pokaleczą, czasem dostaną po głowie, nawet od swoich współbraci czy przyjaciół. Ale nie bój się. Nigdy się nie bałeś. Więc poczuj to, że jesteś takim wojownikiem. Duchowość nie jest też religią, z teologią, prawami, zakazami i nakazami. Duchowość to, mój kochany, to po prostu życie. Życie, życie w aktywności, życie przyzwoite, zgodne z zasadą nie krzywdź nikogo, pozwól im żyć. I wiesz, nieważne kim byłeś i kim jesteś teraz, jak jesteś ubrany, jaki masz dom, jakim samochodem jeździsz. Duchowość to też fakt, że ciągle się rozwijasz. Uczymy się czegoś więcej, czegoś nowego i znów dzięki temu przypominamy sobie, kim tak naprawdę jesteśmy. A teraz wracam do optymizmu, bo już chyba czujecie, że bez duchowości nie ma optymizmu. To, że my ludzie przez jakiś czas, dość długi, nie rozumieliśmy tego wszystkiego, w czym się znajdujemy, również ma swój sens. W tym czasie, w czasie snu, nauczyliśmy się tylu rzeczy, których inaczej nauczyć byśmy się nie mogli. Mimo, że jako ludzkość przeszliśmy ogromnie wielkie, włącznie z holokaustami, dramatami i innymi szalonymi rzeczami, to mimo to nadal istniejemy. To jest nasza siła. Czy to nie cud? I nie złamie nas żadna agenda, ani żaden prowojenny polityk, ani żaden inny człowiek, który mieni się zbawcą tego świata. To my, ludzie, mamy moc. Zawsze, kiedy ludzkość dochodziła do pewnego punktu, do takiego momentu, że został jej już tylko optymizm, albo nawet, jak mówi Joasia Pilatowicz, opary optymizmu, to zawsze wtedy właśnie uruchamiała się w nas ogromna siła. Właśnie ta ogromna siła. Skąd ona się brała? Bo został nam już tylko optymizm. Już nie zawieszaliśmy naszych nadziei na kimś, kto nas zbawi, czy uratuje, czy na czymś, co wywoła nasze zbawienie. Został nam tylko optymizm i wiara w naszą siłę. Ludzkość udowadniała to wielokrotnie, że po wszelkich problemach
nie siedzi bezczynnie i nie biadoli i nie poddaje się. I teraz, moi drodzy, też tak będzie. Kluczem w tym wszystkim jest uświadomienie sobie, że nie możemy się uchylić od naszej osobistej odpowiedzialności. To jest klucz. Kiedy to zrozumiemy, to zmieni się wszystko w nas, a potem na zewnątrz. Prawdziwa zmiana nas musi zacząć się od odrzucenia obowiązujących przekonań i poglądów. I tu już nie dyskutuję z tym, czy one są tak naprawdę prawdziwe, nasze przekonania, czy narzucone nam przekonania, o których myślimy, że są nasze. Trzeba je odrzucić i trzeba badać, jak ten świat wygląda i co w nim zmienić. Od zmiany obowiązujących norm społecznych też, które psują nasze wzajemne relacje i nasze życie. Musimy myśleć samodzielnie. Czasem, szczerze powiem, przeraża mnie liczba ludzi, nie tylko na kanałach, w ogóle, którzy powołują się na przekonania innych, nie potrafiąc zdobyć się na samodzielne myślenie. A bo tam prezydent Trump powiedział to, a prezydent Biden powiedział, a Putin powiedział to, a uważam, że bo ktoś powiedział tak. To co ty uważasz? Hej, zacznij myśleć samodzielnie. Nie uważaj na to, co mówią inni. Ja też na tym kanale. To, co ja mówię w tej chwili i w ogóle na kanale, to ma być tylko inspiracja i pewne idee, które trzeba poddać surowemu badaniu przez ciebie. Ale, mój drogi, pozostawanie w zawieszeniu i spoglądaniu tylko na to, co się dzieje, wyklucza twoje osobiste zwycięstwo. Nie da się zwyciężyć, siedząc na otomanie. Czuję, że ten rok będzie rokiem sprawdzianów. Oj tak. Również dla mnie. Również w kwestiach, o jakich mówiłem we wczorajszym poranniku. I tu wrócę na chwilę do niego. Ktoś, kiedy przygotowałem właśnie ten porannik teraz, kiedy siedziałem i pisałem, przyszło powiadomienie o tym, że jest nowy mail, a to był mail z YouTube'a i ktoś tam w komentarzu zapytał mnie tak. Ziggy, a czy Jezus oczekiwał zapłaty za dobro, które czynił? Poważne pytanie i naprawdę dziękuję ci za to. Ale odpowiedziałem tak. Nie, nie oczekiwał, ale ją otrzymywał. Zawsze musi być wymiana energii i otrzymywał ją chociażby w postaci schronienia, pożywienia i odzienia, nie mówiąc już o wielkiej energii wdzięczności i okazywanym mu sercu. Jezus to rozumiał. Faryzeusze tego nie rozumieli i mieli mu to za złe i wytykali. Kocham was bardzo. Do następnego porannika. Trzymajcie się. Cześć.